Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Phil, Destroy All Humans, czyli nowa seria na kanale. I jak widzicie po tytule, będziemy niszczyć ludzkość. Tak, to jest remake gry z 2005 roku, która w sposób satyryczny i może troszkę prześmiewczy pokazuje, w jaki sposób w latach 50. Amerykanie, zresztą w ogóle jak cały świat postrzegał inwazję kosmitów, więc przygotujcie się na masę humoru, na przerysowany świat oraz co więcej, na masę odwołań do klasyków kina science fiction. Jeżeli ktoś jest fanem chociażby słuchowiska Orwella, Wojny Światów, no to tytuł powinien mu się spodobać. Uprzedzając pytania, w tytuł chwilkę pograłem i rozegramy sobie całość od samego początku, ponieważ ja przy pierwszym podejściu, które potrwało powiedzmy, że około 30 minut, testowałem wszystko, sprawdzałem jak to wygląda z dźwiękiem, no i teraz wszystko powinno działać w jak najlepszym stopniu. Więc zapraszam was, żebyśmy wspólnie poznali tutaj historię ataku na ludzkość. Uwaga mieszkańcy planety Ziemi, choć doświadczenie, które was czeka, zostało odświeżone i ulepszone, stanowi ono niemal to jest to samo co klon pierwotnej inwazji Furonów, zarówno pod względem zawartości, jak i zapisków. W skrócie, gramy w remake, więc poznamy historię na nowo, a te napisy pierwsze są zbyt skomplikowane, żeby je przeczytać. Awaiting the moment when we humans take our first tentative steps into space. What tales will be told of that glorious day when we are first contacted by our brothers from beyond the stars? To jest dobre pytanie. W jaki sposób zapamiętamy sobie pierwszy kontakt z kosmitami? Widzimy. All systems go, General. Four. Come on, baby, show us what you got. Three. Ogólnie sam zarys stylistyczny tak mi się podoba w tej produkcji, że to jest niemożliwe. No. No i stała się buba. Widzimy pierwszy kontakt z kosmitami. Jest rozbity statek, w sumie wysadzony statek przez rakietę. No i co będzie następne? Widzimy, że żołnierze zlatują się, więc to raczej nie jest komitet powitalny, a nawet jeśli jest, to nie jest on zbyt sympatyczny. Oho! No, więc pokrótce wiecie już, jak będzie mniej więcej wyglądał nasz protagonista. Incompetent fool. I should never have sent you. What's shaking, Pox? You look a little, what's the word? Constipated. Let's just say I hope you turn out to be less of an evolutionary dead end than your predecessor. You lost me. Shall I tell you a secret? Few of our people know this, but the DNA patterns in our cloning banks are becoming more and more degraded with each new clone. Ciekawe dlaczego. Only if we want to retain our immortality through cloning. Of course it's bad! Ale agresor. I'm Crypto-136 in search of a planet we visited many eons ago. A planet seeded with pure Furon DNA. But I lost contact. Let me get this straight. You sent me, him, Crypto-136, to a hostile planet, and he's disappeared. Maybe captured, maybe even being tortured as we speak. Well, I wouldn't jump to any conclusion. I bet you wouldn't. Let me tell you something, Pox. You're a smart cookie. But there's a time for thought, and there's a time for action. And this is one of those times. Which? The second one.
Perhaps you're right, 137. Of course I'm right, you kidding me? A cryptosporidium captured by a bunch of monkeys? We gotta go in. We gotta crack some craniums. We gotta rescue me. Him. He's gotta rescue me. I mean, we gotta... I gotta... Brains, man. When do I get to blow things up? Patience, Crypto, patience. I take your point. Prepare the mothership. Jak widzicie... That's what I'm talking about. So, what's the name of this crummy planet? Our destination. The planet Earth. Nasz protagonista Krypto jest dosyć narwanym kosmitą, co zresztą zauważyliście przed chwilą, że nie bardzo chciał rozmyślać i dywagować na temat tego, co się wydarzyło z jego poprzednikiem, bratem, klonem, anyway. Tylko stwierdził, dobra, lecimy, robimy porządek. Więc jak się domyślacie po tym wprowadzeniu, czeka nas masa akcji oraz wiele dziwnych zrządzeń losu. Nowa misja, jest to nowa misja zazwyczaj w sumie rozpoczynająca naszą podróż z planetą Ziemia, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Cel Ziemia, a krówki na początek. I w ogóle zwracajcie uwagę na splasharty, bo splasharty są dosyć mocną stroną tego tytułu, ponieważ zazwyczaj, z tego co zaobserwowałem, zawierają skrót wydarzeń tego, co może wydarzyć się na przestrzeni tej misji. Jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak odbierzecie ten tytuł, mam nadzieję, że pozytywnie, ponieważ jest taka luźna wariacja wakacyjna. Oho. Blue Moon. Drive-in cinema. Kino samochodowe, czyli coś, co było bardzo popularne w Stanach i właśnie ze Stanami jest kojarzone. Wydaje mi się, że w Europie to aż tak dużą popularnością się nie cieszyło. Ale to w wyniku ogólnej mediatyzacji. Mamy krówki, czyli również coś, co kosmici lubią najbardziej. Prawdopodobnie. Powiem wam, że w ogóle jestem fanem tego, w jaki sposób stylistycznie ta gra została zrealizowana. Oraz jest to troszkę taka podróż przez nostalgię, zwłaszcza dla osób, które grały w pierwowzór. Ja pierwowzór kojarzę głównie z czasopism growych. Autobox to Cryptosporidium 137. Come in, Cryptosporidium. Crypto here. How's the view from the safety of the mothership? Very funny. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. Now, Crypto! To ensure this invasion runs smoothly, it is imperative we identify the dominant life forms on this world. Those lactating bovoids are likely candidates. Mówiłem wam coś na początku, prawda? Surely you don't mean those foul-smelling gas bags beyond the fence. Yes, I'm afraid I do. But they're covered in nipples. Now, Cryptosporidium! Więc ten mit, którym utarło się, że kosmici właśnie preferują, interesują się krowami, no nie mógł przejść bez echa, co zresztą zauważyliśmy już na samym początku. Skaner korteksu. Poznajmy myśli krówki. Oj, to już inny ton był. Zdecydowanie. Właśnie taki jest ich cel. They eat with their mouths. Ugh.
I think I'm going to be violently ill. Krypto, powiedz mi... Attention, Earth creatures. This planet is now part of the Furon Empire. Your benevolent masters welcome you. At this time, we wish to abduct you for the purpose of scientific research. The procedure will be protracted and invasive. Do you have any objections? Eksperymenty naukowe, powiadasz. I am addressing you. Respond or be vaporized. To jest dosyć sugestywna odpowiedź. To jest zdecydowanie dosyć sugestywna odpowiedź. Chwyć zaznaczony cel, następnie nim rzuć. Dobra, chodź krówko. Krówko, o nie! Krówka poleciała. Państwo krówki, ja tu mam cel poboczny. To co będzie możliwe do zrobienia, to spróbuję to zrobić. Dobra, leć. Piu piu. No i tu krówkami możemy porozrzucać zgodnie z tym, o co nas gra poprosiła. Rzut krówką w dal. To jest nowa dyscyplina popularna w kosmosie. Wait a minute, that ain't steak, that's holy mother of... Martha, give me the shotgun! Ale on jest niemiły. Po co ci shotgun? This looks like a job for the Zap-O-Matic. Fry that! Piu, 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 piu. Extract and collect the brainstem from what's left of the... Proszę nie tańczyć. Dobrze. Jak widzicie, korzystamy sobie z DNA. Tak. I am not green. No właśnie. Zielone to są drzwi, a ja jestem szary albo niebieski. Osłony chronią cię, dopóki masz energię. Gdy nie są naładowane, wyświetlany jest pasek poziomu naładowania. Gdy traficie wróg lub dotkniesz wody, zużyjesz energię osłony. Więc widzicie, nasza postać nie potrafi pływać. Czerwony pasek oznacza, że tracimy żyćko. A zbierając pnie mózgowe, skracamy czas, po którym odnowi się osłona. Nie okazuj litości. Leć sobie stąd. To jest też ciekawe, że możemy sobie właśnie pozwolić na różne wariacje możliwości. O, plup. Możemy po prostu zamiast z nimi walczyć, możemy robić im tak, hop. I odbieramy co nasze. Odbieramy DNA. Evening, Ms. Turnip Seed. We got a call from Farmer Dixon over the other side of the state road. Said he heard some pretty strange noises coming from over this way. Dziwny hałas na gdzie? What is that? A new silo? Crypto! That human law enforcement officer is attempting an unauthorized entry of your spacecraft. If those pea-brains were to get their hands on your quantum deconstructor, they could rip a hole in the space-time continuum! Chyba nie są za bardzo rozważni, prawda? W ogóle, pomijając fakt, że... O, kurczak. Chodź, kurczaczku. A kurczaczek jest mi potrzebny. Na żonę farmera. Zresztą widzicie, te zadania poboczne są, jakby to powiedzieć, dość oryginalne. Space baby!
Nie. O. Dobra, udało się. No. No trafię w tego pana. No. No. Od razu lepiej. Dobra, pozgarniam sobie ich. Ich muszczki. Nie za dużo, ale. Ale zawsze to coś. Siądź do spotka i zgładź wszystko, co stanie ci na drodze. A właśnie, bo jeszcze mam backpacka. Możemy sobie polatać. Kontroluj ruch i obrót wysokości spotka. Tak, obrót wysokości. Ło, potężny promień śmierci, wysadzający chałupki niczym domki z kart. Widzicie, to jest potęga. To jest potęga kosmicznej inwazji. Ale czy ta gra nie wygląda pięknie? Coś mi tu na czerwono lata. To chyba było to. Jest niesamowite. Pozbywałem się tych szopek, tego wszystkiego, co tutaj stoi nam na drodze. Co stoi nam na celu, musimy pozbyć się dowodów, które mogłyby wskazywać, że to mogli zrobić kosmici, bo co by innego mogło zniszczyć wieś. Ale dlaczego wy z bronią? Oh great! The human military-industrial complex! We can't allow them to alert their leaders to our presence! Exterminate them! Now! No spoko. Jakie open fire? Przecież jeszcze nic wam nie zrobiłem. Dajcie mi spokój, dobrze? Dobra. Rozbić. Destroy all humans. No właśnie, przecież ja moim laserem zwyczajnie mogę tutaj, wiecie, piu-piu robić. Tu jeszcze jest jeden jegomość. Dzielny, między drzewami na północy, jest ich więcej. Uuu. Absorpcja, o! O, to jest ciekawe. I rodem z klasycznych gier, im szybciej się coś klika, tym więcej się dzieje, więc to jest akurat dosyć istotne, żeby klikać ile się da. Ale musicie przyznać, że tytuł wydaje się całkiem interesujący. Ostatnie natarcie, dobrze, ciebie się nie boję, pana czołgu się pozbędziemy, was również. Jeszcze gdzieś? Tak, tu jest pan czołg, kolejny. Wow. Ogólnie doceniam za sam fakt strzelania czołgiem w niebo. Jest to bardzo odważne. Próba rozwścieczenia statku kosmicznego, które nawet nie było wiadomo w jakim celu przyleciał. I to wcale nie jest tak, że rozbiliśmy gospodarstwo, zanim oni przylecieli. No, no, no. Nic z tych rzeczy. Ups. Oho. To już chyba wiecie, kto to jest. Faceci w czerni. Tylko ich tu brakowało. Little green man in a flying saucer wiping out the best infantry unit in the US Army. Right. To niezły zielony ludek. Green? Not gray? Don't be a stiff. You know what it means? Absolutely. What? It means the papers got it right for once. Get on the horn to Silhouette. We've got the worst case scenario. Eggheads, we're actually onto something? I don't believe it. Believe it. I don't believe it. Roswell was only the beginning. The invasion is on. Nie no, gdzie tam? Jaka inwazja? No już nie przesadzajmy. Inwazja to jest zbyt pochopne określenie. Misja ukończona, postęp w misji 100%. Utop krowę i zabij żonę za pomocą kurczaka.
Odblokowano skaner, psychokinezę, szokospluwę, wyrwanie mózgu, silniczki plecaka, nowości w laboratorium, iredowy rozszczepiacz łukowy, kondensator, bąblo in... Co? Plaga okaleczeń bydła. Farmer oskarżony o znęcanie się nad bydłem ginie bez śladu. Więc widzicie, są nawiązania właśnie do takich klasyków, jak chodzi o kino science fiction oraz wszelkie teorie dotyczące kosmitów, że oni jednak lubują się w krowach i w eksperymentach na nich. Now then, I know what you're thinking. What can I, a lowly novice, do to help bring about the destruction of Earth and the inevitable reign of the Furon Empire? Well, I'll tell you. It was in the earliest days of the Empire we realized our species was doomed. Eons of waging war on inferior races with unregulated atomic weaponry had mutated our genes. We could not propagate due to our complete and utter lack of genitalia. Fortunately, a Furon ship happened upon Earth on its way back from destroying the Martians. Human society was young and nubile. Sailors on a foreign planet, letting off steam, one thing led to another. Long story short, every human being alive today has buried deep in his genetic code a strand of Furon DNA. Over the eons, we've learned to clone ourselves, but with each iteration, the information degrades, and the results are increasingly unpredictable. The Furon genes in humanity's DNA are ancient, uncorrupted. They represent the future of the Furon race. If only we can get at them. Morał jest taki, że przybyliśmy na Ziemię tylko i wyłącznie po to, żeby uchronić nasz gatunek. Czy to brzmi wiarygodnie? In my spare time, I've been developing some truly impressive weapon and ability upgrades. I'd be happy to share them with you. If you've got something for me in trade, say some of that delicious DNA you've collected. W porządku. Zobaczmy sobie. Aha, możemy. Gdzie to to było? Auć. Tu mamy jakieś rzeczy do odblokowania. Zwiększ pojemność. Może być. Bo to będzie jako agresywne rozwinięcie naszego protagonisty. Archiwum Deck, Holopoxa, podręcznik Furonów. Furonigami, wybór skórki, raport z inwazji. Moi drodzy, to jest koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że wprowadzenie tutaj do kosmicznych wojaży wam się spodobało. No i że seria przypadnie wam do gustu. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem i pamiętajcie, nie wypatrujcie zbyt długo w niebo, ponieważ możecie spotkać właśnie takie widoki, jak były przed chwilą. Do zobaczenia, hej hej!